Witajcie! Dzisiaj będzie robota bronowania. Kurczę, z drugiej strony podszedłem. W jednej ręce kamera, w drugiej brona. Czy to jest możliwe? Nie jest możliwe. Zaczepię. I widzimy się za chwilę. No, brony rozłożone, jestem na polu. Także odpalamy maszynerię. Znaczy maszyneria odpalona. Może tylko tą kamerę założę na głowę. O, chyba widać. Mam nadzieję, że widać. Trójeczką na razie. Zobaczymy, czy one coś tutaj wyjmą z ziemi, pewnie coś otwierają. Ogólnie chodzi o to, żeby odsłonić korzenie. Ciekawie.
wysokości. Wygłaskane, ale to jeszcze nie jest to. Odsłoniły się gałęzie, będzie można przejechać. Odsłoniły się śmieci, więc to najlepiej byłoby wziąć przyczepę. Słuchajcie, no widzicie, jakiś tam, nie wiem,
co to jest? Rozcieńczalnik, cegła, tu jakiś plastik, tu jakieś puszka, dziada i baby słoik, tu jakiś gumolit, nie wiem, tu jeszcze coś po oleju, kierownica jakaś, bajery, no po prostu śmieci jest tu, tam wszędzie. Chyba najpierw wypadałoby się przejechać po tym, słuchajcie, przyczepą. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, słuchajcie, to właśnie, jeszcze tu zaplątałem w brony kawałek jakiegoś materaca, to też tutaj na tą kupę wrzucę. O, no i jak ten materac tutaj wydłubałem, to zaczęły mi brony skakać. Mówię, co się dzieje? No i się odpięły. Najpierw jedna, drugą zdjąłem, bo nie mogłem sobie poradzić. No i zrobiłem jeszcze gorzej, bo teraz nie mogę ich podnieść, żeby nałożyć na te uszy. One są w dołku, a to jest w górze. No i co? Jest łańcuszek. Trzeba będzie je wyciągnąć. Bo jak inaczej? To nie wiem, czy to się w ogóle da zrobić. Może tutaj to zahaczę. Albo tu zahaczę za spód. O, i niech to się jakoś, kurczak, wyciągnie stąd. Nie wiem, czy to w ogóle, ale mam już dosyć, powiem wam szczerze. Te brony to mnie zawsze prześladowały, bo nie wiem, czy pamiętacie z zeszłego roku. Też miałem taką jazdę z bronami. O, jeszcze się łańcuszek zerwał. I też po prostu, co mi się co chwilę odpinały, co się wtedy naszarpałem. Dlatego trochę na brony jestem uczulony. Dobra. Przewleczemy to o tak. Damy tu. To zaczepimy też tu. O, i zobaczymy. Podniosę to, na czym to postawię, chyba że na tym. Dobra, założymy to na głowę, bo dwie ręce są potrzebne. To jest jakaś paranoja.
to jest jakaś paranoja, bo zobaczcie, to jest kurczę głęboko. Ja tutaj nie mam gdzie jak stanąć, podnieść to, może bym podniósł. Nie, to nie o to chodzi, słuchajcie. To się tutaj widzicie. Nie, to są jakieś kpiny. Daję sobie spokój, bo to nie dla mnie robota jest takie coś. Tu musi być drugi ryb podjechał, a ja co tam mam zrobić. Genialny sposób, wypracowany albo przez lata, albo przez ojców. A ja się muszę z tym męczyć. Jeszcze co? Tutaj to sięgło nie pasuje na to wejście, więc muszę tutaj niżej. To też wtedy jest odchylone, trzeba to na ciągnik. Fajny pesz, co? Elegancki. Jedno jest, się udało. Teraz drugie, tylko trzeba wziąć zabezpieczenie. Bo jedno się zgubiło. Jest. Muszę je kupić znowu 10 sztuk.
No widzicie, aż mi się nie wiem co mam mówić, no bo kurczę, nerwy biorą na takie coś. Ale to jakoś w każdym razie ustawię, przejadę jeszcze raz, jak mi spadnie chociaż raz, to spadam, bo to nie jest taka robota, to ma być, nie mówię, że to ma być jakieś lekkie, łatwe i tak dalej, ale nie może być wkurzające. Teraz te pola, no niech to wszystkie psy. Dziękuję, chyba oleju trzeba dolać. Dlatego ja to wtedy, jak pamiętacie, spawałem, bo wtedy mi żadno nie spadło. Tam jest jedno. Raz, dwa, jeszcze jedno. Co ja, ślepy jestem? Dobra, to się trzyma. A tu są jeszcze dwa, dobra. Oś tu kurde, jeszcze kamerę rozwalę. Tyk. No to podjadę, nie będę tego targał. Ale film, będziecie się śmiać jak nie wiem co. No i dobrze. Lepiej się śmiać jak płakać. Chociaż ze śmiechu też można się rozpłakać przy takiej robocie. Źle założone. O. Bo to ma być z tyłu.
a było z przodu. O co tu chodzi? O, dobra. I już elegancko godzinka w plecy, nie? I one mają się pilnować, a nie, żebym ja je co 5 minut zakładał. Słuchajcie, co zrobiłem. Grony złożone. Tu położyłem wszystko, to zostały to takie badyle, kruszyny, nie wiem co to jest, ale jakieś takie samosiejki. One się poddają albo się nie poddają. Tam pod lasem pojechałem, tu środek pojechałem. No i tutaj pojechałem, tam stoi woda. Ale jeszcze wiecie co? Przejedziemy się tam. Bo jestem ciekaw. Ciekaw, ile tej wody w rowie jest, bo skoro na polu wyszła, no to musi tam być wysoko tej wody. No zwłaszcza, że teraz, słuchajcie, po świętach to dzień w dzień tutaj lało. Dopiero wczoraj był taki pierwszy dzień spokojny, że tak powiem, bez wody, bez deszczu. No i dzisiaj, a tak to non stop ulewa. No i jeszcze powiem wam tak, z tego co tutaj pojeździłem, z tego co tu zobaczyłem jeszcze, to trzeba zrobić dwie rzeczy. Za dużo omijania, słuchajcie, tych śmieci, więc pierwsza sprawa to zebrać śmieci. Zebrać śmieci. Druga sprawa. Zebrać gałęzie, bo tych gałęzi, tak jak Jarek mówi, to jest jeszcze ich całe mnóstwo. O, patrzcie, widzicie? Że tutaj to... Czyli tak bym tutaj nie jeździł, nie? Ale mimo wszystko... No, rów jest pełny. Tutaj. Woda płynie. O, kaczki. A kaczki to dobrze, że kaczki są. Woda płynie, ale słuchajcie, trzeba koniecznie przejechać się i zabrać śmieci. Bo z tymi śmieciami to no nie da rady. Butelki, słuchajcie, wszystko tu jest.
Także to jest jedna sprawa. Druga sprawa to rzeczywiście gałęzie. O ile, słuchajcie, część można normalnie zaorać. Część gałęzi normalnie można zaorać i tam się nic z tym nie stanie. O tyle te większe, dłuższe, no to trzeba będzie je zabrać, bo one po prostu będą przeszkadzały. Chyba, żeby to zrobić szybciej, bo to jest kwestia czasu, to po prostu wpaść z pługiem, zaorać to byle jak, niech to po prostu tylko będzie obrócone, cokolwiek. W tym momencie powyrywa się pniaki i te, które po prostu są, bo tutaj widzicie, jest ich parę, to Jarek po prostu zaczepił pług, podniósł do góry i wyrwany. Także tak wyglądają te pniaki, więc jak będzie jazda, no to moim zdaniem z całą pewnością te pniaki powyskakują. Tego bym się raczej nie obawiał. Natomiast w drugiej kolejności, jak to już będą powyrywane, przy dołu przyczepa z traktorem, pozbierać pniaki, jeżeli po prostu będzie potrzeba, jeżeli będą jakieś twarde, a jeżeli nie, to po orce glebogryzarka i wtedy to będzie wszystko jasne. Bo na wierzchu w tej chwili pojechać glebogryzarką, nie mając pniaków wyrwanych, to ja bym tego, no nie ryzykowałbym po prostu. Także tak sytuacja chyba ma to mosto. Dobra, tu pojedziemy delikatnie, bo jaszczurki są bardzo ładnie. Także słuchajcie, tak moim zdaniem to wszystko wygląda i tak należałoby zrobić. Teraz specjalnie tędy pojadę, żeby wam pokazać, ile tutaj tych gałęzi i jak to wygląda. Mówię, małe to spokojnie, pniaki są do zaorania, bo po tym co widzę, jeszcze raz mówię, co Jarek tutaj wyrywał, bo widziałem, że kilka takich prób jest porobionych, no to ładnie to się poddaje, także raczej bez stresu. No i orka, a potem po orze glebogryzarka. Nie odwrotnie, bo tu widzicie są pniaki, a te pniaki pod pługiem się poddadzą, pod glebogryzarką podejrzewam, że nie. Gałęzi jest tutaj trochę. Zbierać trzeba, żmudna robota, ale bez niej się nie obejdzie. Śmieci, gałęzie, orka. Taka kolejność, moim zdaniem. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, cześć.